Czy Manuel Arboleda zagra w piłkarskiej reprezentacji Polski? Takie pytanie nasunęło mi się po meczu Polonii Warszawa z Lechem Poznań, który oglądałem z trybun na Konwiktorskiej, a później byłem świadkiem dogrywki w szatni między Ebim Smolarkiem a Manuelem Arboledą i słuchałem, co mówili piłkarze obu drużyn. Zresztą, no wiemy, co się wydarzyło. Jeszcze przed spotkaniem Ebi w mediach prowokował, mówił, że Manuel Arboleda to jest płaczek, to jest ktoś, kto często symuluje faule, długo po nich nie wstaje. To był skutek tej rywalizacji między Polonią a Lechem w Pucharze Polski, wygranej przez Lecha. W samym spotkaniu Ebi Smolarek, jak nie on, nie do poznania, agresywny, raz cios łokciem gdzieś tam w kark Arboledy, który mu uszedł na sucho, ale później czerwona kartka za uderzenie pięścią Kolumbijczyka, który rzeczywiście, no może przesadzę, gdybym powiedział, że więcej czasu spędził na ziemi w tym spotkaniu niż albo opatrywany przez lekarza niż grając. To oczywiście przesada. Później jeszcze Ebi zaczekał w tunelu, żeby sobie z Arboledą wszystko wyjaśnić do końca, a tymczasem piłkarze reprezentacji Polski, czy Artur Sobiech, czy Adrian Mierzejewski, mówili bardzo źle o Arboledzie, że on, że to jest prowokator, że to jest ktoś, kto właśnie prowokuje, a potem, kiedy coś mu się stanie, robi teatrzyk. Obaj stwierdzili, że nie wyobrażają sobie, żeby Kolumbijczyk miał kiedyś zostać jednym z nich, czyli reprezentantem Polski, a wiemy, że bardzo chce tego Franciszek Smuda, właściwie on już wkalkulowuje sobie tego Arboledę na środku obrony na Euro 2008 i myślę, że może mieć z tym duży problem, może być duży opór wśród piłkarzy, bo nawet w Lechu Arboleda nie cieszy się zbyt wielką sympatią. Mierzejewski mówi, że nikt w Polsce nie lubi Kolumbijczyka. Okazuje się, że w Poznaniu też za nim nie przepadają. Potrafi być ostry na treningach, czasami aż do przesady dla swoich kolegów, a jeszcze teraz jest przecież ta cała historia z nowym kontraktem, z bajońskimi zarobkami, które oczywiście no, trochę muszą kłuć jego kolegów, zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest właśnie efekt tych powiększonych zarobków Kolumbijczyka. Jego gra jest dużo, dużo gorsza niż za czasów Smudy w Zagłębiu, czy niż w poprzednim sezonie jeszcze Lecha. Choćby, no przecież to jego świetna postawa przyczyniła się do tego, że Lech jednak majstra wywalczył. No, w tym sezonie widzimy cień tamtego Manuela Arboledy. Zastanawiam się, czy, bo to trochę tak jest, że właśnie on spoczął na laurach po podpisaniu tego kontraktu. Być może też jest to skutek jakichś urazów, kontuzji, ale umówmy się, że w obecnej formie Manuel Arboleda w ogóle reprezentacji Polski nie jest potrzebny, a dochodzi przecież jeszcze ten konflikt z piłkarzami. Co prawda, jeśli chodzi o piłkarzy Polonii, to nigdy nie wiadomo tak naprawdę, ilu z nich będzie grało w kadrze. Wiemy o tej szorstkiej przyjaźni między trenerem Franciszkiem Smudą a prezesem Józefem Wojciechowskim. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze tutaj może nas zaskoczyć, co tutaj może wyniknąć, ale cała ta sytuacja z Ebim Smolarkiem, czy on będzie w kadrze grał, czy nie, stawia przydatność Kolumbijczyka pod znakiem zapytania. To jedno z pytań, jakie mnie naszło po tym meczu na Konwiktorskiej. Kolejne to, czy trenerem Lecha długo jeszcze będzie José María Baquero. Kibice Lecha na Konwiktorskiej skandowali: chcemy trenera, a nie Baquera, co jest trochę upokarzające dla człowieka, który przecież odniósł z Lechem największe od lat sukcesy w europejskich pucharach, w wyeliminowaniu Juventusu, Turyn, zwycięstwo z Manchesterem City. Jest to jednak jakiś współudział w tym na pewno miał trener Jacek Zieliński, no ale
Bakero to jest trener, co by o nim dużo nie mówić. Natomiast czy to jest dobry trener, to rzeczywiście, zwłaszcza jego niektóre decyzje taktyczne pozostawiają wiele do życzenia, wiele pytań, na przykład dlaczego w meczu z Polonią od początku grał Ślusarski bardzo długo i Mikołajczak, dlaczego nie wszedł bohater meczu ze Śląskiem Ubi Parib, zresztą w tymże meczu ze Śląskiem z nieznanych mi przyczyn zdjęty w trakcie spotkania, co skończyło się wynikiem 2-2, a na Konwiktorskiej skończyło się to porażką 0-1, chociaż drużyna grała w przewadze jednego zawodnika bardzo długo po zejściu Smolarka. Ale okazuje się, że wbrew życzeniom kibiców, którzy nie chcą Bakera, i nawet wielu samych zawodników Lecha, jak z nimi nieoficjalnie porozmawiać, to zwolnienie może wcale nie być łatwe. Właśnie okazało się, władze Lecha co prawda tego nie potwierdzają, ale potwierdził to sam Bakero w wywiadzie prasowym. On ma klauzulę, że w razie wywalczenia, w razie awansu do europejskich pucharów, jego kontrakt zostaje przedłużony automatycznie. I teraz się zastanawiam, czy właśnie dylemat będą mieli kibice Lecha i piłkarze sami, czy grać, bo tu już chyba zostaje tylko awans poprzez Puchar Polski. Czy zdobywać ten puchar, ale skazywać się na kolejny sezon z Bakero, czy jednak nie.